Radek Typa, jest meta, jest doświadczenie w nowym samochodzie, no i cóż, fajnie było. Jestem zadowolony mimo wielu przygód, ponieważ dzisiejszą pierwszą pętlę jechaliśmy niesprawnym samochodem, bo mieliśmy problem z turbo i mieliśmy problem z alternatorem. Czerwone komunikaty mi świeciły i nie wiedziałem, czy mam się zatrzymać, zupełnie nie wiedziałem, jak mam zareagować, ale drugą pętlę już jechaliśmy jakby czysto poprawiając się sami do siebie, dla mnie to było najważniejsze. No dzisiaj też już wiem, w którym miejscu jestem w stawce i gdzie się plasuję. Wiele analizy przede mną, wiele też wniosków, które będziemy wyciągali, ale samo to, co przed chwilą powiedziałem, że wydaje mi się, że moje auto było najniższe. Niemniej jednak ja nawet nie wiedziałem, czego oczekiwać. Ja po prostu odbyłem jakieś testy, które były w innych trochę warunkach. Ten rajd był bardzo specyficzny, bo druga pętla była bardzo zniszczona. No i trzeba się przełamać. Ja cały czas też w głowie mam szanowanie samochodu pod względem jakby takiego oszczędzania go w takiej kolejnie, a ten samochód wybacza, jakby on tak pracuje, że nim trzeba bardzo agresywnie jechać, więc mam nadzieję, że rajd polski będę miał większy jeszcze uśmiech jak dotychczas, chociaż jestem bardzo zadowolony mimo wszystko z tego startu.